Siedem pierwszych to pomysł na to, żeby pokazać w internecie siedem sakramentów. Okazało się, że czegoś takiego jeszcze nikt nie zrobił i równolegle w głowie Gosi i Łukasza z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie i mojej głowie tutaj w Lublinie pojawił się ten sam pomysł. Pokażmy sakramenty multimedialnie, pięknie, zachwycająco, pokazując ich rdzeń. O co w nich tak naprawdę chodzi? Pole pracującym nad projektem 7 pierwszych zastanawialiśmy się nad kierunkiem, w jaki popchnąć tę pracę. Z pomocą przyszły nam paradoksalnie wątpliwości naszych znajomych, wątpliwości także katolików, którzy gdzieś są na skraju odejścia od Kościoła. Ich wątpliwości, ich pytania, często bardzo fundamentalne, przekonały nas o tym, że brakuje nie tylko w internecie, ale także w katechezie rzetelnej wiedzy na temat sakramentu. Pracowaliśmy kilka niezłych miesięcy od jesieni nad tym projektem i w pewnym momencie zastopowaliśmy, nie mogliśmy ruszyć z miejsca. I wtedy pojawił się brat Tomek Samulnik, brat dominikanin, który nam podsunął przeprowadzenie ankiet wśród swoich uczniów. Akurat wtedy był na praktykach w szkole i okazało się, że to był właśnie ten pomysł i to był strzał w dziesiątkę. Wśród pytań ankietowanych znaleźliśmy perełki, które nas naprowadziły na pewien trop. Projektem 7 pierwszych pracujemy od jesieni ubiegłego roku. Wtedy to pomysł na stronę internetową o sakramentach zrodził się w głowie Dawida Gospodarka, który był na praktykach w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym. Zespół pracujący przy projekcie szybko się rozrósł i w tym momencie mamy w naszej grupie oprócz ojca Stacha Nowaka z Lublina, ojca Krzysztofa Lurczyka, który jest grafikiem, Michała Dudka, który robi fantastyczne zdjęcia, Kasię Klimek, która zajmie się reportażami z rytów sakramentalnych, a także Bogusia Rychlaka, który nakręci wiral z elementami 3D promujący naszą stronę. Chcemy, żebyście mogli śledzić rozwój prac nad projektem 7 pierwszych, dlatego już wkrótce otworzymy blog i profil na Facebooku. Współczesny świat to świat obrazów, świat znaków, świat znaczeń. Często te obrazy w żaden sposób nie współgrają i nie pozwalają zrozumieć tajemnicy sakramentów. Pragniemy spróbować znaleźć takie obrazy, takie znaki, które przybliżą ludziom tajemnicę sakramentów, podprowadzą ich do tajemnicy, do miejsca spotkania z Jezusem Chrystusem. Wideo komentarze, infografiki, doskonała czcionka, świetna grafika, dział after party, w którym proponujemy jak świętować sakrament na co dzień i faku. Ale bez wsparcia finansowego, bez wsparcia modlitewnego i aktywnego udziału w tym projekcie będzie nam trudno go dokończyć. Bardzo zapraszamy do współpracy.